Lampa Alladyna. Dawno temu pewien czarownik szukał po całym świecie cudownej lampy. Wreszcie znalazł grotę, która podobno skrywała lampę. Czarownik jednak nie mógł sam do niej wejść. Udał się więc do najbliższej wsi i wśród bawiących się chłopców wypatrzył najsprytniejszego. Był to Alladyn, syn ubogiej wdowy. Czarnoksiężnik przywołał go do siebie i obiecał sowitą zapłatę w zamian za drobną przysługę. Udali się do groty, a tam czarnoksiężnik nakazał mu zejść do podziemi i niczego nie dotykając przynieść miedzianą lampę. Alladyn zszedł i stanął olśniony. Wzdłuż ścian poustawiane były wazy złotych i srebrnych monet. Obok nich kufry pełne klejnotów i pereł. A na środku rosło drzewo obwieszone drogocennymi kamieniami. Była tam również zwyczajna lampa, której chłopiec o mało się nie przeoczył. Pośpieszył się, pośpiesz się, Alladynie. Podaj mi lampę, zawołał z góry czarodziej. Zamierzał bowiem szybko porwać lampę, a Alladyna pogrzewać żywcem w jaskini. Dlaczego mu tak na niej zależy, pomyślał chłopiec. Już idę, tylko zabiorę parę klejnotów, odpowiedział i zaczął zrywać kamienie z cudownego drzewa. Natychmiast daj mi lampę, wrzasnął czarodziej. Niespodziewanie pierścień z jego palca zsunął się i potoczył pod nogi Alladyna. Czarodziej wpadł w złość. Magicznym zaklęciem zamknął wejście do groty i uciekł. Alladyn zaś podniósł pierścień. Ledwie wsunął go na palec, pojawił się przed nim dżin. Jestem na twoje rozkazy, panie, powiedział nisko się kłaniając. Chciałbym znaleźć się w swoim domu, odrzekł Alladyn. W mgnienia oku Alladyn znowu był w domu matki. Opowiedział jej całą historię i pokazał pierścień i lampę. Pierścień jest zaczarowany, ale lampa wygląda zupełnie zwyczajnie, powiedziała matka, wycierając lampę z kurzu. I wtedy pojawił się dżin, 100 razy większy i 100 razy potężniejszy od dżina z pierścienia. Jestem na twoje rozkazy, panie. Od tej pory dobrze im się spowodziło i niczego im nie brakowało. Lata mijały, Alladyn dorósł i dojrzał do orzęku. Postanowił, że poślubi córkę samego sułtana, Jasminę. Dał matce klejnoty zabrane z jaskini i wysłał ją, by w jego imieniu poprosiła sułtana o rękę Jasminy. Kobieta posłusznie udała się do pałacu. Sułtan łaskawie jej wysłuchał, zachwycił się klejnotami i obiecał rozważyć prośbę Alladyna. Wtedy zawistny wezyr, który sam miał ochotę poślubić Jasminę, podszepnął sułtanowi, by kazał Alladynowi w jedną noc wybudować dla księżniczki wspaniały pałac. Tylko tyle? Zawołał wesoło Alladyn, kiedy matka powtórzyła mu żądanie sułtana. Kiedy rankiem sułtan wyszedł na taras, naprzeciwko jego okien rozciągnął się prawdziwie rajski ogród, w którym lśniło 100 wież przepięknego pałacu. Sułtan zaraz wysłał wezyra, by dowiedział się, do kogo należy pałac. Po chwili wezyr wrócił razem z Alladynem na czele orszaku. Jeszcze tego samego dnia sułtan wyprawił Jasminie i Alladynowi huczne wesele i młodzi zamieszkali w pałacu Alladyna. Ale zły czarownik nie opuścił kraju. Usłyszał o młodzieńcu, który z dnia na dzień stał się bogaczem i poślubił sułtańską córkę. Domyślił się, że Alladynowi służy potężny dżin z lampy i postanowił odzyskać czarodziejską lampę. Przebrawszy się za wędrownego kupca, pod nieobecność Alladyna udał się do jego pałacu. Służącej, która otworzyła mu drzwi, zaproponował nową lampę w zamian za starą. Ledwie dotknął lampy, rozkazał dżinowi przenieść pałac na drugi koniec świata. Trudno rozpisać rozpacz Alladyna, gdy po powrocie nie znalazł ani żony, ani domu. Dżin z pierścienia nie mógł wprawdzie pokonać czarów dżina z lampy, ale przeniósł Alladyna do jego pałacu. Tam Alladyn zabił tego czarodzieja, odnalazł lampę i razem z żoną i pałacem wrócił do sułtana, gdzie żyli długo i szczęśliwie.